Teatr Polskiego Radia przedstawia sztukę Józefa Blizińskiego Marcowy Kawaler. Pisze i pisze. Ani się z nim dogadać. Mój Heliodorku, dałbyś troszkę pokój tej robocie. Będziesz miał dosyć czasu, powróciwszy do Warszawy. To ci tak zebrałeś sporo, no zapisałeś parę takich książeczek. Słuchaj, chciałbym z tobą pogadać, zasięgnąć twojej rady. Zaraz. Jak życie kocham, nudny jesteś jak flaki z olejem. Flaki z olejem. Czy to przysłowie używane tu jest przez lud? Nie uważałeś? Dajże mi święty pokój, no diabli wiedzą, ja nie zbieram przysłów. No to bardzo źle robisz. Skarby macie pod ręką i marnujecie je. I ty dałbyś temu pokój. Czy ci się to opłaci? Tak jak ty rozumiesz, na gotówkę może i nie. Ale jacyś się wymaterialni, fe. Wiesz, co powiedział wczoraj sędzia, gdy mu chciałem gwałtem przy preferansie wpakować bilet prenumeracyjny na twój opis naszej okolicy? No, zapewne, że nie ma pieniędzy, bo wyście wszyscy tacy. Nie, tego nie mógł powiedzieć, bo należało mu się dwa razy tyle wygranej. No więc cóż? Że jako urodzony w tej okolicy znają 100 razy lepiej niż ty i nic nowego nie dowie się z twojego dzieła. Pokazuje się, że pan sędzia bywa czasem dowcipny. A miał po części rację, duszeczko, jak życie kocham. Mój drogi, no przerwij to pisanie, proszę cię, i poświęć mnie kilka chwil. Przecież jesteś moim kolegą szkolnym, przyjacielem. No i o cóż chodzi? Słuchaj, no... powiedz mi otwarcie, jak ci się zdaje, jak ty to uważasz? Cóż takiego? Nic nie wiem. No, mówię o moich zamiarach matrymonialnych. Z twoją sąsiadką, tą wdówką z Topolina? Panią Klotyldą? No, naturalnie. Na nic się to zdało. A to dlaczego? A co ci po tym? Co się mi potem? Za stary już jesteś. Ale za ciężko. Bredzisz, duszeczko, jak cię życie kocham. Przecież wiesz, że mam dopiero 44. 46 podobno. Ale nie, 44. 46, porachuj. Rodziłeś się w roku 45. Tak, no. 45 skończyłeś więcej jak przed pół rokiem. No, chociażby tak było, to przyznasz, że wdowa 20-kilkoletnia jest nadal stosowną dla mnie partią, kilkanaście lat różnicy. No i jest sam raz, przeciwko temu nie mam nic. No więc o cóż ci chodzi? Twój sposób życia, nalogi starokawalerskie, którym się mimowolnie poddałeś, sprawiły, że zastarzałeś się może nad wiek swój, ociężałeś, zgrubiałeś. Mówię pod przenośnią. Nie to, żebyś się zaokrągał zbytecznie, no ale wzięcie się, nawyknienie, ruchy ociężałe. A jak cię życiem kocham. Przeszły jeszcze karnawał, prowadziłem wszystkie Mazury. No, tylko ostrożnie, ostrożnie. Nie obawiaj się, przeskoczyłbym jeszcze 10 waszych warszawskich zdechlaczków. Tak ci się zdaje, jakby przyszło do czego? Mój Heliodoryczku, pomów mu duszko bez żartów. Przecież przyszłe szczęście kolegi i przyjaciela powinno cię choć troszeczkę interesować. Bądź pewny. Więc... powiedz mi, co ty masz przeciwko pani Klotyldzie? Przeciwko niej nic, a nic. Tylko przeciwko tobie. Przeciwko mnie? Ha, śliczny przyjaciel. Jako przyjaciel właśnie powiadam ci, za późno. To już nie dla nas. Życie nierówne i nas pod tym względem, duszeczku. No więc nie dla ciebie. Zresztą, jeżeliś jeszcze dosyć młody na męża, to z pewnością za stary na konkurenta. Zanadto odwykłeś od świata i towarzystw. Widziałem cię razem z twoją panią Klotyldą i gdybym nie wiedział skąd inąd, nie domyślałbym się wcale, że się masz do niej. Zapomniałeś już, jak się brać do kobiety. O, dobrze sobie jesteś, jak cię życie kocham. Ja zapomniałem, jak się brać. A gdybym ci też powiedział, że mam sprzymierzeńca w samej fortecy, co?
Czy jeszcze byś utrzymywał, że jej nie zdobędę? Najlepszym sprzymierzeńcem byłby sam dowódca fortecy. Ale jakaś tam panna Eulalia, jej dawna guwernantka. No, zgadza. No, czy myślisz, że nie patrzę i nie widzę? Zrazu nawet myślałem, że się do niej bierze. A wierzycie, a to palno! Wiesz, obiecały jej kolczyki brylantowe w razie pomyślnego skutku. Jestem pewny, że zrobi mi interes. No, to już najlepszy dowód, jakieś się zestarzał i ociężał. Zresztą jest jeszcze jedna przeszkoda, a najważniejsza, chociaż ją może za nic rachujesz. Co na to powie Pawłowa? Co ty plecie, co ty plecie, Pawłowa? Że ona ciebie zawojowała, to to rzecz pewna. Ale jak cię życie kocham, dajże pokój. No tak mi się zdaje. A trzeba ci wiedzieć, że jest to kobieciską poczciwe, z kościami gospodyni idealna. A przywiązana do mnie, no, że nie idzie dalej. I tam gorzej, bo i tyś się do niej przyzwyczaił, przywiązał. Ale bo opowiadam ci, że to kobieta... Nieoszacowana, ja wiem. Patrz, o, na ten kajet, cały zapisany. To wszystko od niej. Jakie przysłowia jędrne, a co pieśni. Samej tej... Paromeczek do nich, ona mu się broni. Znasz? Podyktowała mi 20 wariantów. No, ten znowu swoje. Co wszystko nie przeszkadza, że cię prowadzi na pasku. Ten zabawny jesteś. Słuchaj, no. No. Powiadasz, że się nie umiem brać. Gdyby jej tak zrobić jakąś niespodziankę, wiesz, surpryza. Komu Pawłowej? No przestańcie z tą Pawłową, proszę. Więc panie Klotyldzie? Ja cię życie kocham. Śliczna myśl. Gdyby tak już urządzić jakąś partyjkę, coś na kształt podwieczorku. Gdzie? Tu u ciebie? A naturalnie. A Pawłowa? No jest. Ma trochę racji. Mój Heliodorku, moja duszeczko, tyś mój przyjaciel. Jesteś sprytny. Ty sprytny jesteś, nie zapieraj się. Powiedz, słuchaj, jakby to zrobić? Bardzo prosta rzecz. Urządzić przyjażdżkę, zaprosić panią Klotyldę, zręcznie przywieźć do siebie, a Pawłowej kazać upiec kurczą. Myślałem, żeś sprytniejszy. Widzisz, łatwo mówić. Ale u mnie po kawalersku służba nie nawykła, zaraz domysle będą plotki. Jakie plotki? A cóż się plotki mogą obchodzić? Czyż nie myślisz na serio o tym związku? Ale zupełnie na serio, jak cię życiem kocham. No więc gdzież logika? Ale co mi tam wyjeżdżasz z logiką? Co innego logika, a co innego moje konkury. No to też właśnie. Tylko proszę cię, nie łap mnie za słówka. Więc o to ci chodzi. Żebyś się tym zajął, moja duszeczka. Dam ci zupełne pełnomocnictwo. Względem Pawłowy? Aha. Urządzisz nią wszystko, wydasz dyspozycję, żeby było dobrze i z szykiem. No to widzisz, z nią trzeba jak z jajkiem. Panią Klotyldą? Nie dowcipkuj, mój Heliodoreczku. Więc z Pawłową. A dlaczego z nią trzeba jak z jajkiem kazać i kwita? To też każ, upoważniam cię. A czy usłucham? A, to już twoja rzecz. Wyborny jesteś. Zbalamuciłeś się, zepsułeś, że ci kołki na głowie ciosa. Ale jak cię kocham. Jeżeli tak ci przychylna, jak powiadasz, no to powinno ją cieszyć, że się żenisz z kobietą, do której masz przywiązanie. No, rozumie się, no i ja tak sądzę, ale nie widzisz, ja jestem prędki, ja łatwo się unoszę. Każe jej zrobić to i owo, jej się to nie będzie zdawać, bo rzeczywiście z powodu innych zalet na wiele jej pozwalam. Już będzie mi robić uwagi, ja się zniecierpliwi, no pojmujesz. Nie, no, ależ najzupełniej. Boisz się. Idźże do diabła. Tak. Ja mu mówię w zaufaniu, żądam przyjacielskiej przysługi, a on dowcipkuje. No więc cóż mam zrobić? Urządzić wszystko tak, żeby było dobrze. No moja duszeczko, już ty to potrafisz. Zresztą, bądź, gdy się ożenię, ona tu nie będzie mogła zostać, więc możesz jej dać do
zrozumienia, tak delikatnie, wiesz, tak. Jak będzie fochę stroić, nie słuchać, co się każe i wtrącać się w nie swoje rzeczy, to jednej chwili wylecie stąd. O, u mnie to krótko. Czyli innymi słowy, nie chcąc się sam poparzyć, bo moimi rękoma chcesz wyciągać kasztany z pieca. A, spróbuję. Zrobisz mi wielką przysługę. To się na nic nie zdało. Mógł pan wziąć ile sobie od razu powiedzieć tej babie, żeby sobie posła z panem Bogiem. Ale co się pani Pawłowa tak sierdzi? To piękności może szkodzić. No. Ma się rozumieć, będzie tak, jak pan dziedzic każe i kwita. Jak każe, tak każe, ale trzeba opowiedzieć, jak było. Bo ino każdy by go chciał w pole. No, no, co tam za hałasy? To przyszliśmy za sprawą, proszę was, i pana dziedzica. Z jaką sprawą? A ma się rozumieć nic wielkiego, przepraszam pana dziedzica, tylko według tego, że wczoraj, no i co ja gadam, użyłem, bo onegdaj, w czasie nieobecności pana dziedzica, złapaliśmy defraudację w lesie. Co takiego? Więc to była, ma się rozumieć, za pozwoleniem pana dziedzica, ta stara baba z kulawą łapą, żebrająca. Ale więc wtedy, ponieważ kradła z czapy z sągów, zabrał jej gajowy fartuch. No kradła. No. I tym podobne. No dobrze, no co ona tam mogła wziąć? Oho, jak to już pan będzie się litował nad każdym. Nie wtrącaj się. Widzi pan? To tak zawsze. Niech wszystkie sągi rozbiero, to nic nie szkodzi. Przepraszam pokornie pana dziedzica, więc wtedy, ponieważ koniecznie dobrego przykładu potrzeba, ja rekwirowałem, że się złoży te lachy do wójta. Powiadacie, że to stara uboga kobieta, tak? I tak jest. No. Więc tymczasowie, akuratnie, kiedy chciałem, ma się rozumieć, odesłać, przychodzi ta baba z listem od pani Stopolina. Od pani Stopolina? Od niej? A skądże to jest ta kobieta? Akuratnie stamtąd. Co ona pisze? Jak pachnie, powąchaj się, Diodorcie. Czekaj, jestem. Aha, do diabła po francusku. Od guwernantki się zagłupia myśl. Sivutene, obliger, one persone, qui vous zetachere. Oblije? Co oblije? Co to znaczy? To diabli wiedzą. Przeczytaj, moja duszeczko, proszę cię, i przetłumacz mi, bo wiesz, przyznam ci, że zapomniałem po francusku, to już tyle lat, jak proszę cię, bo mój złoty kochanczy. On pisze, żebyś darował winę tej kobiecie i puścił ją wolno. Sprawisz tym pani Klotyldzie przyjemność, za którą będzie rada podziękować ci osobiście. Podkreślone. Podkreślone osobiście. Śliczny pretekst. Zaraz jadę. Pojedziemy obaj, moja duszyczko. Pod wieczorek odłożymy na później. Grzębielski kazać zaprzęgać zaraz do powozu. Na tej kobiecie wydać fartuch i kustkę i niech sobie idzie z Bogiem. Dobrze, proszę, łaski jeszcze pana. Ale wszelako według fantowego... Co się należy. Dobrze, już ja sam zapłacę. Więc wtedy moim zdaniem jest także takie, że ma się rozumieć oddać. Powiedziałem wyraźnie, tej kobiecie wszystko oddać i zaprzęgać do powozu. Boże, mocnie z panem, bo już. Proszę cię, moja kochana, nie wtrącaj się w nie swoje rzeczy. Mówiłem ci już nieraz. Patrz tego, co do ciebie należy. O, jak to już pan będzie nade mną odmawiał. Dajże mi pokój, no. Wody do mycia. Już. Panie Boże, dopomóż. Będzie pan się modelował gdzieś na chustyki. Słuchaj, no, Heliodoryczku, może by się ogolić, co? No, zdałoby się. No, niech no ino pan tak cięgiem jeździ, niech ino pan tak figuruje. To się tu będzie dobrze działo. Wyborna jest. No ale widzicie, moja kobietko, przecież pan ma rozmaite interesa. Musi jeździć tu i ówdzie. To nieprawda jest. Może siedzieć w domu, tu mu dobrze. No ale przecież kawaler, no a gdyby się chciał ożenić... Dajże pokój, to później. Oho, to dość na starość rogą rog. No co ta głupia z rogani, no tak żeby jechała. Lepiej cicho, bądź i każ mi dać wody do mycia. Gdzie to pan jedzie? Co, dlaczego? A bo może znowu do Topolina. No to i co z tego? Jaka ty dziwna jesteś. A bo tam pana zawdy coś ciągnie.
Tutaj w domu co dzień to panino cień, a w Topolinie to wszyste. Jaka ona do mnie przywiązana. Bo to może i prawda, co ten pan powiedział. Żeby pan miał tak zrobić, to bym... Ale cicho, głupsia, no przecież ty wiesz, Marzyśna, no cicho, no idź, naszykuj wody. No czy już nie jedziemy? No ale skądże są, jedziemy zaraz. Bardzo jestem kontent z tego zdarzenia. Powiem, że miałem zamiar być najsurowszy i ukarać przykładnie tę kobietę, ale na jedno słowo pani moich myśli... Słuchaj no. Czy to dobrze będzie pani moich myśli? Dosyć. Jak ty zimno to mówisz. Dziwna rzecz, że mój zapał nie oddziaływa nic a nic na ciebie, duszeczko. Nie oddziaływa, bo sztuczny. I powtarzam jeszcze raz, na nic się nie zda. No, znowu. Patrzałem dobrze na was pod oka, jakoście przed chwilą z sobą szeptali. Oj, ta Pawłowa. Zdrajca. Ale cóż z tego... że ma pewne prerogatywy, które nie zepsule równowagę. No wielkie rzeczy. Jak się kocham, rezonujesz jak ktoś, co nie zna ludzi, a jesteś literat. A widzisz. No właśnie dlatego, że znam ludzi, widzę, co się dzieje. To pojmuję, że żądasz mego wmieszania się dla pozbycia się jej, bo jesteś słaby i ślamazarny. Ale dlaczego powziąwszy to postanowienie, obudzisz się jeszcze? Jak to łudzę? No tylko nie graj ze mną komedii, proszę cię. Mam przecie oczy. No i co ja mam robić? Działaj otwarcie, bez podstępów. Oddal ją natychmiast, a za wierną służbę wynagrodź, wyposaż. No tak, pójść to pójdzie sobie. Ale pieniądze to ciśnie mi pod nogi i... zrobi scenę, o, już ja ją znam. No, więc to taki jest wasz stosunek. No to co innego? No, cóż chcesz, to samo tak jakoś przyszło. Nie samo przyszło, tylko z własnej winy grzązłeś po szyję i nie wydobędziesz się tak łatwo z fałszywego położenia. No, chyba, że... Wiecie. Bóg wie, jak ci radzić. Powiesz, że on wariat, bo to my wszyscy lubimy się rządzić egoizmem. Egoizmem? Ja? Egoista? Wiesz, lubię cię rzeczywiście. Gdy nie troszczysz się o to, jak ona zniesie gwałtowne zerwanie stosunku, który sam zawiązałeś i myślisz tylko o sobie, zdaje mi się, że to jest czysty egoizm. Ale to łatwo mówić. Wiesz, przecież... No więc kiedy cię to nic nie kosztuje, to zer... Kosztuje? Czy tylko tę radę miałeś? Przed chwilą na myśli? Owszem, wprost przeciwno. Ożeń się z nią. Ty się zwariował? A widzisz, żeś egoista? Ale bój się Boga, przecież palcami by mnie wytykali. Mój drogi, większe mezalianse zdarzają się co dzień. Na najohydniejsze spekulacje matrymonialne patrzymy z pobłażaniem, a nawet nie odmawiamy im uznania. Twój postępek byłby po prostu uczciwym. Zresztą, gdybyś się zajął jej wykształceniem... Literat jesteś, bujasz po blokach. Za winą musi iść pokuta, jaka brat. Jaka pokuta? Co za pokuta? To byśmy już wszyscy chyba musieli stać się pokutnikami. Gadasz, nie wiedzieć co. Cóż u diabla, przecież jesteśmy kawalerowie, nie panienki. A kiedy takie są twoje zasady, no to chyba chcesz, żebym ci ją zbałamucił i tym sposobem dał pozór do zerwania. A jest dobra myśl, gdyby była do wykonania. Jak to? Nic byś nie wskurał, duszeczko. Tak pewny jej jesteś? A, pewny, niepewny. Jest jeszcze druga kwestia. Jakaż na przykład? Czy ty możesz być dla niej niebezpieczny, duszko? Za cóż mnie to już masz? No niby nie zgrubiałeś jaki, ale przejrzyj się. Jakoś tak mając egzemplarz do porównania. Ma pan wodę. A idę. Zarozumialec jesteś. I to do tego stopnia, że zostawiam was samych bez obawy. Nie przebierzesz się, duszeczko? Pojadę tak, jak jestem. Więc życzę szczęścia. Nie chodzi mi o to, ale dałbym wiele, żebym mógł mieć prawo śmiać się z niego. Zawsze spróbuję, choć dla jego dobra. Oj, po tego liga pan ma zawdy na oczach te śpiewka?
folika mam te szkiełka, żeby lepiej widzieć ciebie. To pan lepiej widzi bez mnie? A naturalnie, no po cóż bym nosił? Bo ja mówię, że kto ślepy, to i tak ślepy, choć to założy. A szkiełka to nie od tego, aby widzieć lepiej. I no, żeby oczy się nie psuły. Słuszna uwaga. Wiesz co, moja kobietka, tak jesteś dowcipna, że mam ochotę wyściskać się za tym. A panu skąd się to wzięło? Taki pan był dotychczas spokojny? Skąd mi się wzięło? Ja sam nie wiem. Pewno, jak ją ci się bliżej przypatrzył. Niech pan się obejdzie tym czasem. No też. Bierze mnie ochota pocałować. No pan da pokój. To nieładnie na takiego pana. Cóż to nieładnego? Boże, kochany! Pan też zdarny do umizgu? No cóż, diabła we mnie takiego. Chyba się umówili, czy Rychnik co? Jak Żyd do wiązki siana. A to porównanie oryginalne. A dlaczegoż to? Taki pan biedny, bledziuchny. Biedny, bledziuchny? No, otóż, żeby cię przekonać. Bez tego wszystkiego, bo jeszcze pana zdyfamuje i będzie nieładnie. Zdyfamuje? No, najwidoczniej więcej zyskam, notując jej jędrne wyrażenia. To Żyd do wiązki siana to było kapitalne. No, więc powiadacie, moja kobietko, że to nieładnie być bladym. To ino po szlachecku ładnie tak blado, ale u nas to nie. A, to nie wiedziałem o co. A zresztą, czy w szlacheckim stanie, czy w kujawskim, to zawdy krzykownik i człowiek tłusty. Czy w szlacheckim, czy w kujawskim, tak. A wasz Paweł to jaki był? Czy także tłusty? Gdzie tam? Wyglądał jej szczypa. Wypisz, wymaluj. Na pana podobny. A, to pochlebne dla mnie. No widzicie, a jednakeście go kochali. A panu kto powiedział? Właśnie, że nie. No, a poszliście za niego? A boć mnie ludzie zgłupili. Miałam wejść. Takiego chłopaka, jakiej malowanie, taki był szykowny, zawdyk czerwony na gębie, a takie oczy miał śmieszne. Z samej postury każdemu się podobał. Postury? A jaki był filozof? Filozof? Cud, bo jak to filozof? A no filozof, taki ucieszny, krotofilny, a jaki przyścipny do wszystkiego. Przyścipny? A to trzeba stenografa. Zapewne i do Boga, i do ludzi. A jakem się w karczmie zeszli, to hulsztyki takie wyprawiał, że się każdy nie mógł napatrzeć. Oj, oj, asystował, miłej, asystował. Oj, szeptał do onego ucha. Ale ojciec z matulo i wszyscy ludzie, jak mi zaczęli brechtać, kłaść na głowę, a to... Żeń się z Pawłem, niczego przy nim nie ułatniesz. Będziesz chodzić w samych niedwabiach. Tak mnie też i przerobili na swoim. Żeście usłuchali? Bogacz to człowiek przenikniący, żeby naprzód wiedział, co źle, a co dobrze. Chociaż to powiadają, że każdy wdowiec co jak pies do owiec. Jak pies do owiec. Jak pies do... To był wdowiec. A bogać go. I miał 3 córki. Takie już prawie co ja. Jedna była najstarsza, druga wej średnia, trzecia najmłodsza. Nie może być. Bodaj on z piekła nie wyjrzał śleporód za mnie biedną sierotę. Więc nareszcie umarł. Dopiero na jesieni będzie temu ze 3 kwartały. Dopiero? Taki był zgędziały, że ino miał klapnąć, ledwo łaził. A gdy jednak żył kilka lat, ale nie mogłam z nim wysiedzieć i dawno rozeszli mi się z kupy. Jakem się żeniła, mój duch zaraz przeczuwał, że to tak będzie. Może was bił? I żeby to by nic nie było.
Toć to powiadają, że jak chłop kobiety nie bije, to w niej wątroba gnije. O, a tego to nie słyszał. I że, zaraz, każda dopiero dobra, jak ją bez 10 progów przewlecze. Ale on was nie włóczył. I gdzie tam, on był taki niejaki. Jak przyłaził do mnie, kiedy się miał żenić, to bywało, on nic nie mówi, ja nic nie mówię. Siedziemy, tej dwa Samsony. Więc to był niezły jakiś człowieczyna. Tyć, taki był, do niczego. I no tym jego curuchną byłam na zawalisku. Wszystkie trzy takie tarasy, trzepaki, cud boski wyrabiały. Ach, już mi się nieraz w głowie koło wróciło. A najbardziej najstarsza. Niezawarte piekło z nią miałam. Silna zapieka. A my głos? Za gruby koniec nie wzięła i no letkich lepiej pachniał. Co dzień bywało, wybrynduje się, ustroi, dwie watówki wetknie na się, żeby była rzęsista i dalej do karczmy. Po całych dniach się wałęzgała, a na mnie bij zabij. Jak to bywa, że kto sam w piecu lega, to kogo orzegiem sięga. A to skarbnica niewyczerpana. A cóż ja tam panu, tak tylko z trzeciego powiadam. Ale żebym tak wszystko popowiadała. Mówcie, mówcie, moja Pawłowo, tak dobrze mówicie. Nie mówię, ino, powiadam. Mówić to o co komu, jak to pan zaraz przekrętnie powie. No wszystko jedno, powiadajcie dalej, powiadajcie. Co tam, bądź co powiadać. Pan się jeszcze wyśmieje. Ale gdzież tam, owszem, żałuję was. Więc powiadacie, że tak wam te pasierbice dokuczyły? Bogać nie. A najbardziej najstarsza. Nic, ino owe grajatyki, owe tańce. Ostatni grosz czasem wyniosła do karczmy, choć ciała użnąć, a duszę posilić. A mnie nie wolno było do niczego. I co, miałam chodzić w niedbabiach? To na wszystko musiałam ino patrzeć z daleka, jak ona gapa w gnat. Jak gapa w gnat? Co to za dosadność? No, ale przepójcie, dłużej mojego ubóstwa niż czyjego państwa. No a cóż się zrobiło z tym waszym pierwszym, co to był czerwony na gębie i przyścipny? I łany nic potem, choć pisał się takim przywiązałym. Och, świadomo Bogu i ludziom, że płakałam za nim, a on śleporód, nie wyszła 3 miesiące, ożenił się z drugą. Te mężczyzny to nie uszły psa. Wszędzie i zawsze jedna historia. I jeszcze wziął taką sztabę, haładygę, że Boże, zmiłuj się. Do karczmy bywało, jak wlezie, to stoi jej zatyka. Dlaczego? A bo nikt jej nie chciał wziąć w taniec. Miała odbyt rychty, jej śledziowa główka w wielgoniedzielę. Och, jak śledziowa główka. I żyją z sobą dobrze? A to jest dzieci, jej użyda czapę. A ja wyszłam jej panna stańca. Nie dziewuka, ani wdowa, ino ludzka obmowa. O Boże, mój Boże. No ludzka obmowa. No przecież teraz już jesteście naprawdę wdowa. Przy tym trafiliście na dobrego pana, nieprawdaż? To zapewne, że dobry. I mnie się zdaje, że wam u niego lepiej, niż gdybyście byli poszli za tego swojego z czerwoną gębą. Jakby pan wiedział, co się mam zapierać. No, a nie wywdzięczacie mu się za jego dobre. Widziałem sam nieraz, że robicie mu na złość. Nie słuchacie go. On każe tak, a wy siak. Ja go i tak kocham. Masz to wie. To już widzę, dalej zaszło niż myślałem. No, powiedzcież mi, jak będzie, gdy się ożeni? A jemu co po żonie? No, już ci nie dziwnego nie było. Kawaler ma majątek. Nie, pan tak nie gada, bo mi zaraz markotno. Ale widzicie, moja kobitko, musicie sobie wyperswadować, że to jednak kiedyś do tego przyjść może i przyjdzie z pewnością. Powinniście mieć rozum i nie sprzeciwiać mu się. To kochanie szleporów, to gorsze jakiej choroba. Na chorobę są leki, a to jak człowieka ogarnie, to rady sobie dać nie może. Źle. Skłonna do płaczu. Jeżeli z nim często używa tej broni, to padam do nóg. Mam taki mazgę. Czegoż płaczecie, Ulicha? A
Bo mi tak jakoś maty jaśnie. Jak to maty jaśnie? A bo to pan nie rozumie. Czy nieprzyjemnie, czy dziwacznie, czy maty jaśnie, to wszystko jedno. Czy maty jaśnie? Wolałabym wejść śmierci pozbyć, niż co bym miała tego doczekać. Jestem. A ty czegoś znowu beczała? I nie mają to panny wej pana kochać. Znaczy, jak ona nie oddaje sprawiedliwości. No, jakże ci poszło? Tak doskonale. No, no, gadaj. Mam pełno notat. Chyba to co innego. Ona jest niewyczerpana. A prawda, że dowcipna, co? Gdzie pan jedzie? Żal mi jej. Gdzie? Gdzie? No, z wizytą. Tam się pan wystroił. To pewno do Topolina. No, chociażby tak, to cóż. Pan dzięgiem tam jeździ, a ja tu sama ostaję, jak jej utrapiona. Ale dajże mi pokój. Jak pan wyjedzie, to przecianiem. Boże, daj powrócić. Zaraz długo w noc siedzieć. Ale gdzieś tam powrócę wcześniej. No, Heliodorku, jedziemy. Słuchaj, Gdacie, lepiej daj mi pokój, bo to się na nic nie śni. Nudny jesteś. Przepowiadam cię, że czy chcesz, czy nie chcesz, skończy się na tym, że zrobisz tak, jakem ci radził. Sam nie wiesz, co gadasz, duszeczku. No, służę ci. Marysia? Nie potrzebuję. A kto to widział, tak się żegnać z daleka? No głupia, no dajże pogo, no pogniecież mi gors, będzie wyglądał, Bóg wie po jakiemu. Ja pana i tak kocham. A jeszcze kto zobaczy. A jak się to pan będzie wstydził? No już, dosyć. No bądź zdrowa, bo tamten czeka. A wróci pan dzisiaj? Nie wrócę, wrócę, mówiłem ci. Cóż, diabła nie wierzysz? Bo pan taki faryzeusz, taki przedaj Bóg. Co innego pan gada, a co innego ma na myśli? No jedziemy czy nie? Ten krawat mi poprawiała. Heliodorku, chodź. Jak odjedzie? I tak sama wej ostanę, tu nie mam wskórania, tak mi jakoś markotno. Już mi mój Janklus powiada, że on tam nie darmo jeździł. O mój Boże, mój Boże, biedna jak się rutnikasz. Pojechali sobie. Pani Pawłowa teraz sama? A to i cóż z tego? Nic, tylko... Że to już, ma się rozumieć, parę godzin od obiadu. Więc dałoby się pomyśleć względem podwieczorku. Ja nie wiem, co się pan Grzępielewski tak teraz w to jadło wyłożył. Cięgiem jeść i jeść. Moja pani Pawłowa, przecież to, jak się mówi, człowiek na to je, żeby żył. Czyli raczej na to żyje, żeby ja. Więc wtedy ma się rozumieć, jak je, to żyje. A im lepiej je, tym lepiej żyje. To każdy wie. Tady ja wiem, że pan ady na dobre jadła patrzy. Ale jak dostanę kawy z gęstą śmietanką, to coś powiem. Zawdy pan Grzępielewski chce ino tej śmietanki gęstej. Ady pan już i tak tłusty kielepa. Ale coś powiem i ma się rozumieć ciekawego. Co takiego? Czemuż pan Grzępielewski nie gada? A kawa? To się już grzeje, zaraz będzie. Ale pan cygani. Ale broń Boże, ma się rozumieć, powiem, jeżeli mi będzie smakowała. Oj, spekulantny pan Grzępielewski. Oj, spekulantny, oj, mądry, oj. Zapewne, że spekulantny i mądry. Muszę, ma się rozumieć, z nią dziś skończyć. Trzeci rok tu już jest. Musiała coś uciągać. Trzeba kuć żelazo, póki gorące. No, warto by wypalić cygarkę. A stary może gdzieś... Zostawił. Aha, akurat są dwie. Jedne trzeba zostawić dla niepoznaki. Albo nie, wezmę obie. Jak nie będzie miał na oczach, to ma się rozumieć, sobie nie przypomni. O, i papierosy są. O, jest kawa. Co
tam pan Grzępielewski grzebie na biurku u nie wiedzieć czego? Pan jak pozna, to się będzie jadowił. Nic nie szkodzi. Pani Pawłowa ma się rozumieć, go mityguje. Takiej nie potrzeba. Co tu leży, to niech sobie leży. Wróć sobie, wróć. Ciekawość. Co on ma mi powiedzieć? Co? Jak to pani Pawłowa chciałaby się czym prędzej dowiedzieć? A tam nie ciekawa. Albo to prawda? Co by to była za kobieta? No, lepiej co pan Grzępielewski ma na myśli, niech psom ciśnie. Szkoda by było, bo by się pani Pawłowa nie dowiedziała. To nie. Ha, kiedy nie, to nie. Z panem Grzępielewskim to tak jakby farynę grał. Ani raz do rychtu nie można przyjść. No, niech tam, powiem. Ale ma się rozumieć, niech pani Pawłowa zgadnie. Bogacz, to człowiek przenikniący, żeby mógł zgadnąć. Oto mam dla pani Pawłowej kawalera. A mnie co po kawalirach? Pani Pawłowa inaczej gada, a inaczej rada. Przecież teraz, kiedy ma się rozumieć już prawie rok, jak nieboszczyk umarł, żałoba wychodzi. Toć przecie, jak się to nazywa, no, co to chciałem powiedzieć, wcale się nie cieszy, co to jest. No i co takiego? Że kiedy ręce rozwiązane, toć tak nie zostaniecie. A kawaler, ma się rozumieć, gdyby lala. A jaki to kawalir? A to... ja. Pan Grzępielewski? To też dopiero, ola Boga. Śmieje się, to ma się rozumieć, dobry znak. Ciekawa. Mili pani Pawłowa, ja tak sobie myślę, ożeniemy się, pani Pawłowa ma łaski u dziedzica, to ja zostanę, ma się rozumieć, rządcą. A pani Pawłowa będzie sobie panią Grzępielewską i panią rządcyną, co? Ho, rożenki strugać, a ptaszki w lesie. No cóż by to było złego? Czy to nie mogę być rządcą, czy co? Jestem, ma się rozumieć, piśmienny. Wielkie rzeczy. Kto się zna na piśmie, ten się najbardziej do piekła ciśnie. Ja wiem, że niewielka rzecz, bo pani Pawłowa chociaż niepiśmienna, ale ma więcej rozumu w głowie, niż ma się rozumieć nie jeden w tym małym palcu. O. Ale jak się takich dwoje mądrych pobierze, to ma się rozumieć, będzie mąż i żona, aż miło, czy nie prawda? Wiedzia ty baba, że w niedzielę święto, a toć nie co, ino mąż i żona. Zgadza się. A więc ma się rozumieć, zgoda. Obędzie się cygańskie wesele bez marcepanu. Jak to? Nie chcecie? A to dlaczego? No, dajcie mi ta pokój. Moje sumienie tego nie skazuje i basta. A to dlaczego? Dlaczego? No, dlatego, że nie. Niech cię siódma skóra zaboli. Ostatnia kompromitacja mnie ogarnęła, no. Czekaj, babo, nie daruję ci. Niech się pani Pawłowa lepiej namyśli póki czas, bo jak dziedzic się ożeni i dziedziczkę do domu sprowadzi, to pani Pawłowa nie będzie tu długo popasać. A ty skąd wiesz o tem? Widzisz go, będzie plotki nosił. Pan się żeni, to się żeni, a komu zda się do tego? No, tylko ostrożnie, bo mi oczy wydrapiecie. A ja ma się rozumieć, chciałbym się jeszcze przypatrzyć, jak będziecie się wynosić z manatkami. No więc, ostatni raz, zgoda między nami, czy nie? Niech pan Grzępielewski idzie sobie z panem Bogiem i da mi święty pokój. Nie, to nie. A niech was tam pies płacze, bo ja nie będę. Ale wy idziecie źle, na tym przepowiadam. Oho, patrzcie państwo, jak to tu wali prosto gubernantka z Topolina. To się coś święci nie na żarty. Radzę się jeszcze namyśleć. No, skorzystałam z tego, że Klotilda wyjechała parę godzin do prezesowej
i wymknęłam się niby na spacer. No, muszę rozmówić się z panem Ignacym i skończyć raz. Boże, kochany, co to za nieznośne stworzenia ci starzy kawalerowie. Ust przyklotyli się nie umie otworzyć, jak buzik kucham. Ach, co to za różnica od nas, paniem dojrzałych. Bodajże wymknęło mi się. Moja dziewczyno, czy jest pan? Dziewczyno? Kto pani powiedział, że ja dziewczyna? Ja taka sama dziewczyna, jak i pani. Jestem panną, rozumiesz? Kaduk tam wiedział. Ja jestem sobie kobieta, jak się należy, wdowa. A więc moja kobiecino, jest pan? Nie ma. Nie ma? Och, co za szkoda. Gdzież pojechał? Ja go patrzę, gdzie jeździ. Zaczekam. Moja kobieta, czego się tak na mnie patrzysz? Przecie nie schowam oczu do kieszeni. Ma gębę od ucha do ucha. Co? Jakaś powiedziała? Świat nie po temu, żeby powtarzać dwa razy głuchemu. Chcę się nim pozbyć, jak buzię kocha. Ach, to pewnie ta, co o niej słyszałam. To guz dopiero. Jacy ci mężczyźni. Czemu się pani będzie tak przyglądać? No, samaż powiedziała, że nie można chować oczu do kieszeni. A to pani słyszała, a pytała się drugi raz. Jak buzię kocha, irytuje mnie. Moja kobieto, macie dobre do pana, prawda? Nie byłam tam, gdzie prawdę rozdawają. O, święty cierpliwości trzeba, jak Boże kocham. Musi tak być, bo wszyscy na parę mil wokoło powtarzają, że dobry. Jak dla kogo? No, kiedy dla wszystkich dobry, to tym bardziej dla was. Jaki jest, to jest. Co komu do tego? O, ja wiem, wiem, jakbym patrzała. Ale też myślę, że mu za to dobrze życzycie i że chcielibyście, żeby mu było jak najlepiej. Albo mu to źle? No, zawsze widzicie, szkoda, że taki człowiek, co to ma i majątek i jeszcze żwawy, tak najlepsze lata marnuje w kawalerstwie. No, ludzie powiadają, że żyje jak pustelnik, że brak mu nieraz najniezbędniejszych wygód. Ten głupiec, co to powiedział i ten, co powtarza. O, jak Boże, kocham, nieznośna baba. Czy to prawda, czy nie? Zawsze szkoda, że się nie żeni. Ach, i wy byście lepiej na tym wyszli. Widzi ta, jaki to faryzeusz. A to jakim sposobem? No już ja bym w tym była. Ale ciekawość, co to wy pani ma do tego? No widzicie, życzę mu dobrze i chciałabym go uszczęśliwić, łącząc z osobą, którą kocha. Czekaj, zaraz ty tu zapomnisz języka w gębie. Zmyślę, ale niech. I komu to tak pani rajfuruje? Rajfuruje? Może komuś z Topolina? Komuś z Topolina? A wy skąd to wiecie? A tak sobie pomyślałam, bo jeszcze dzisiaj słyszałam, jak powiedział mój pan do tego pana, co tu siedzi, że tam jakaś gubernantka ząbki sobie na niego ostrzy. Gubernantka? Kto to mówił? Kiedy mówił? A wypowiadam, że mój pan. On to mówił? Co to znaczy? Jak Boże kocham, nic nie rozumiem. Widzisz, jak to tam ruczy. I cóż więcej mówił? A cóż, śmiał się. Śmiał się? Powiedział, czy ona myśli, że ja oczu w głowie nie mam. Oczu w głowie? Ale ja nie śmiem dalej powiadać. Mówcie, mówcie wszystko. Wysłucham mężnie. To jeszcze pani powtórzy komu, albo co? Nie, nikomu, jak Boże kocha mnie. No. Powiedział do tego pana, co tu siedzi. A to bym się opatrzył, babsko stare, kiej świat. Kto babsko stare? A już ci, ta gubernantka. A do mnie, że nie bój się, albo mi to źle z tobą, żebym się miał żenić. A zgroza. A jakbyś zobaczyła, ino, że ja jej nie znam, tak? Że ten stary klak tu jedzie, to daj mi zaraz znać, żebym się schował przed nią. Stary klak? Kto stary klak? A już ci, no tak. Ja mów! O, profanacja! Stary klak! Ja! Stary klak!
co tu się dzieje, co? A bo ja wiem. Co jej się stało, zemdlało? Co jej ta będzie, złego licho nie weźmie. A musiałaś jej tu coś powiedzieć, niezawodnie, głupstw nagadałaś. Zemdlała, naprawdę. Jeszcze tutaj umrze albo co gorzej zachoruje? Ola Boga, nie zrobiłaby się w niebie dziura, ino na ziemi góra. Trzeba ją ratować. Dawaj wody, prędzej, prędzej, wody. Wody. Bójcie się Boga, słuchajcie, może by ją rozsznurować na krew. Zaraz, zaraz, ja ją roztrzyźwię. Och, coś tu za nieznośna bana. Na Boga, co się stało, panna? Idź pan sobie, nie dotyka tam pan mojej ręki. Jesteś pan niegodziwiec, potwór. Balamucić dwie kobiety, a potem je obgadywać. Dwie kobiety? Och, co mówię, dwie, trzy kobiety. Bo i ta, jak się przekonałam, jest przedmiotem twoich westchnień i czarnych machinacji. Ja panią poważam. Nie zaklinaj się pan, wiem wszystko. Stary klap. Co ja, stary klap? Uderz w stół, nożyce się odezwą. Zemszczę się, nie daruję. Klotylda wszystko wiedzieć będzie. Dowie się, że owolosnie stała się ofiarą najobłudniejszego ze świętoszków. Dowie się, z kim ma szczęśliwą rywalkę. Jaką rywalkę do milion diabłów? Oh, diablami sadzi. O, dobrana z was będzie para. Ona także to potrafi. Możecie sobie dać buzi. Dalej, przy mnie. Nie żenujcie się, owszem. Będę miała więcej co opowiadać. Pawłowa. Gadaj mi, co się to stało? Ja powiem, co się stało. To się stało, że nie potrzebuję pańskich kolcików. Dostanę je od Klotyldy, gdy jej powiem, że mi pan ofiarowałeś za pomaganie mu do schwycenia jej swojej sieci. Ale wybiją pan sobie z głowy, bo jakem Eulalia Trajkotkiewiczówna. Tu mi włosy na dłoni wyrosną, jeżeli pan ją dostaniesz. Adieu, poniżona sługa. Do prędkiego niewidzenia się, potwór, krak! Tyś pewnie jej coś tu nagadała. Nagadałam to nagadałam. Niech pan będzie kontent, że sobie odeszła. Ale co? Ja muszę wiedzieć. Nie powiem. Niech pan jedzie do Topolina i zapyta je. O, to kobieta do wściekłości mnie doprowadzi. Polskie nie! Nie powiem! O, niegodziwa! Obstupuj. Teraz widzę, że sama da sobie radę i sprowadzi rozwiązanie, jakie mu przepowiadałem. Ale tymczasem on ją tam chyba zabije. Wyleciał za nią wściekły. Mój Jezu, na Boga, pan nie jeszcze zabije, ratujcie ludzie. Mój kochany, zastanów się, przekonaj się na cud, jak było. A dajże mi pokój. Mój Boże. Nie pozwolę na to. Idzie do diabła, mówię ci. Gniewaj się albo nie gniewaj. Nie doprowadzajcie mnie do ostateczności. Nie bądź wariatem. Czego pan będzie nos między nas wtykał? Pogniewamy się, to się pogodzimy i kwita. A panu zda się do tego. To co kapitalne, wiecie państwo? Tego rysu mi brakowało. Żal mi. Zawsze to bądź być dowodzi przywiązania. No, powiesz? Pewnie. Za te siniaki, co mi pan porobi. Zagoją cię, nie bój się. A już ci no. Przeproś mnie. Przeproś zaraz. Co ty mi zawsze na dokuczasz? A ja i tak pana kocham. Cicho, głupiasie. Słuchaj, a gdybym też był uniósł, czy się naprawdę wyrzucił cię z domu i wybił tak, żebyś się ruszyć nie była w stanie? To bym się pozbierała jak mogła i przywlekła chociaż pod drzwi. O, rozbeczysz się, jaki Bóg miły. No, obmyj sobie oczy, bo ci napuchną i nos ci się zaczerwieniło, widzisz? Mój Ignacy, teraz jestem pewny, że prędzej czy później ziści się moja przepowiednia. A nawet więcej jeszcze powiem. Będziesz najdoskonalszym pantofem. Zobaczymy, zobaczymy. Prawdę powiedziawszy, teraz to już wszystko jedno. Ta plotkarka będzie wszędzie trąbić nosem, nie będę mógł nigdzie pokazać. Zadrwie ze wszystkich. Marychna?
Marykna, dobrze i zrobiła. No? Nie pożałujesz tego, nie pożałujesz. O mój Ignasiu, kochany. Marykna, dobra, kochana jedyna. Teatr Polskiego Radia przedstawił sztukę Józefa Blizińskiego Marcowy Kawaler, reżyseria Jerzy Leszczyński, wykonawcy Jerzy Leszczyński, Aleksander Dzwonkowski, Janina Munchingrowa, Franciszek Dominiak, Wanda Łuczycka.